zadzwoni. Lubi Zik. A tu się nazywa Korek. Chodzisz, nasy mi dzwoni. Nasy mi dzwoni. Numer wygrywa. Zadzwoń do kogoś, spytaj jak tam. Jak Korek, luźno. O, weź zamobiluj do kogoś. Ja pytam się, jak wam się podoba Mnieczek, bo mi nie podoba. Kończysz siedzi. No przyjdź, przyjdź. Ja chodzić nie mogę, przyjdź. Rany siedział i tyle mnie krzywdę zrobił. 39. W 44. wiceem jest mordowalista. 41. to jeszcze wiceem jest to do góry nogami. Dojechaliśmy do Berlina. Tak, tak, jest rano. Do Berlina, idziemy sobie bramkę zobaczyć. No tutaj klocuszki jakieś są, podobno to każdy klocek to... 1000 zamordowanych podczas II wojny światowej Żydów. Proszę ja was. No wy to wiecie, bo ja wam powiedziałem, więc proszę cię nie pocofać. Tam, o, gołem tupiście, byli, gówno ście widzieli. Ja tu byłem, wiele lat mieszkałem w Berlinie, nie oszukujmy się tym wszystkim światowym. Ja wam mogę wiele rzeczy opowiedzieć. Srani, ale nie chcę. Srani, muchy będzie wam... wiosna. Przestań pykać tymi kopytami. Ja nie muszę, a ja będę pykał. No tak, mi się idzie nic tak pyka. O, tu możesz sobie zobaczyć to wszystko. Przewodnik Gołębiewski będzie mówił teraz trochę. Ta Brandenburska to wiadomo, nie? A tam mamy Reichstag, ich rozumiesz. Proszę, proszę ja ciebie, na bramie Brandenburskiej Janek Kos w czterech pancernych zawiesił czapkę i flagę. Jaka gówno czapka? No czapkę zawiesił. Wiesz, to są te kopuła? No kopuła, no to ja kopuły nie widziałem, no kopuły nie widziałem, no to ja kopuły nie widziałem. Ta kopuła to jest taka, że tam są takie rynienki i tam taka woda deszczowa, która pada. Oni to rozumiesz, przerabiają na taką wodę pitną, żeby oni się myli, ci parlamentarzyści i ją pili. Bez kitu, no bo już byłem, to mi opowiadali. A jakie mają fajne rzeczy? A u nas? A u nas? Czekajmy na tych BEI, bo mówię. A niech się skupią, tam któraś to się poradzi w swoim towarzystwie, a to będę teraz... Still the victim of the accidents you lead. Sure as I'm a victim of desire, yeah, yeah, you're all the servants in your new hotel. Wy nie wiem ile miejsca zajmie. No, miliard. Niech chodzi mi głupotu, że nadzorać to ma. No tak. Ale jedziemy do Amsterdamu, ja przyjemnie. Powiedzcie jedną anegdotkę, że jak tam byliśmy, tam jest taki park, bo tam taka młoda Niemka robiła sobie zdjęcie tak bez stanika z ciskami na wierzchu. Ale nie wiem, to jest wiesz, inna kultura, tutaj się chodzi z ciskami na wierzchu i gitara jest. Krzysiu, proszę się wypowiedzieć. No, wypowiadam się, że jestem w sumie zachwycony. Na jakimś placu jesteśmy. Na jakimś placu. Spory. Na placu. Stary budynek. Stary budynek. Tak. To jest stały tekst, stary budynek. Stary budynek. Czyli jest tak wykształcony, że chodzi po miastach europejskich, patrzy stary budynek. Widać ten. Tak, i centralny. Wszystko mają ładne nowe. W Warszawie też mamy podobne. Gdzie? Od kultury. Jak tam, Kaniu? Jak to co? Opuszczamy. Co mam? Berlin. No ze dwa dni już tutaj zawalowaliśmy. Trzeba jechać. Strasznie gorąco. Teraz do Amsterdamu. Tutaj. Strasznie gorąco, ale mamy klimę. Prowadzi.
przyjechaliśmy, chodź tu Kaniu, trzeba dać sprawozdanie. A tutaj właśnie podłączamy sobie ładowareczki. Oczywiście, dron. Za darmo, bo normalnie trzeba płacić kajs. Gdzie sobie zrobiliśmy tutaj do dzwoneczki. Wymyci, pachniący. Tak, można? No. Można. Krzysiu. A tutaj też dorobek życiowy. A tutaj szafa z lodówką i wszystkim generalnie. Żeby tu przyjechać, to już przydali każdy po swoim schodzie, żebyśmy już na taką drogą limuzynę. Na 4200. Idziemy zobaczyć namiot. Namiot, proszę, nie widzieliśmy. Ja to zaraz podłączę. Wczoraj burza była dosyć mocna wieczorem, nas trochę zatrzymała. Się relaksowali w namiocie. Tu gdzieś jeziorko jest, właśnie idziemy go znaleźć. Zimne piwko i naginamy odpoczywać. Trzeba, za gorąco trochę. Ciężkich jesteśmy nad jeziorem, znaleźliśmy jakieś miejsce, takie trochę. Myśleliśmy, że to plaża jakaś będzie, ale trudno. Tu już kocisz. Posadził dupsko na moim ręczniku na dodatek. Miałeś siedzieć na ziemi, bo nie chciałeś brać ręcznika. Chcesz teraz posiedzieć na ręczniku? Nie, chcę, żeby sam poleżał. Zróbmy tak. Idziemy. Michał, nie, zróbmy tak. Ty chcesz siedzieć na moim, a zrobisz się na twoim. Zaraz idziemy do wody. Zobaczymy, czy kamerka jest wodoszczelna. Nie będzie tego z mikrofonu, tak umoczyłem ten telefon od czatce. Zobaczyli kamerę i się